Siemano, z tej strony WZ, a to jest kolejny gameplay z Call of Duty Modern Warfare 2. Może wam coś nie pasować, ponieważ widzicie tutaj Peacekeepera z Call of Duty Black Ops 2 i właśnie mapę z koda MW2. Tym razem zrobiłem killstreak z koda MW2 na mapie w MW2 bronią z BO2. Co prawda miałem szansę rundę wcześniej zrobić killstreak z koda MW2 bronią z BO2 na mapie z koda MW1. Nie udało się to, ponieważ wbiłem 6 razy Harriera, z czego tym Harrierem 3 razy się zabiłem, a pozostałe 3 razy akurat nie miały szczęścia, raz doszedłem do Choppera pod koniec rundy. I tutaj się przestraszyłem nawet, że będą kampić. W ogóle wyszło bardzo dużo osób po tamtej rundzie, bo dosyć znacznie ich zjechałem, bo wbiłem też ponad połowę całego wyniku potrzebnego do wygrania tej gry. No i nie wiem, mam wyłączony czat, prawdopodobnie był rycz znowu, że cheatuje i tak dalej. Ja tylko zgaduję, ale wydaje mi się, że tak było, bo było dużo takich sytuacji niejasnych, gdzie było UAV i rzeczywiście wpadłem i kilka osób zabiłem. Tutaj widzicie, naprawdę całkiem elegancko mi szło, a tego zgona, znaczy tego zabicia nie rozumiem, szczerze mówiąc, bo tutaj akurat zasłużyłem na to, żeby paść. Są takie momenty, że widzę, że no tutaj naprawdę mogłem paść, no ale dobra, wszystko poszło po mojej myśli ogólnie. Udało się tutaj wbić atomówkę, jakaś taka niewybitna, jakieś tam statek 37-3. Pierwsza lepsza w zasadzie, jaką mi się udało wbić na 4 Delta One, i jest to grane właśnie na 4 Delta One, pragnę zaznaczyć, ponieważ bardzo dużo osób wchodzi na Steama i pisze mi: zaproś za MW2. Ja mówię: nie działa mi MW2, to jak ty grasz w MW2, kłamiesz. No i ogólnie Steam wyszukuje mi Call of Duty MW2 wersję 4 Delta One'ową, a w rzeczywistości, znaczy pisze, jest napisane, może tak, jest napisane na Steamie, że gram w MW2 i tam nie ma rozgraniczenia, czy jest to 4 Delta One, czy oryginał. No i właśnie dlatego takie zgrzyty od czasu do czasu są, więc wszyscy, którzy piszą do mnie na Steamie, przepraszam, nie jestem w stanie. Chociaż za niedługo zainstaluję znowu MW2 na PC-ta, ona mi się regularnie usuwa, bo mnie naprawdę nie lubi. Bo wygląda to tak, że zaloguję się na innego Steama, na którym też jest ta sama gra, i automatycznie pobiera mi ją od nowa i mam 0%. No i jestem w takim delikatnym potrzasku, bo nie jestem w stanie tego odpalić od nowa. I w ogóle zwaliłem tutaj, bo nagrywałem mi release'em i nie ogarnąłem, że mam włączone nagrywanie dźwięku. I w zasadzie skończyło się to na tym, że ten gameplay jest bez dźwięku, przepraszam bardzo. Następny będzie z dźwiękiem, tylko no tutaj wiecie, zgrzyt był lekki, a poza tym 4 minuty 38 sekund, tyle można bez dźwięku wytrzymać na luzie. No i myślałem, że można by zrobić w końcu jakieś open lobby i napiszcie, z jakiej gry byście chcieli, że tak powiem, bo to jak... Im więcej będzie komentarzy na daną grę, to z tego zrobię najszybciej. Oczywiście później postaram się też zrobić z innych. Jeżeli będziecie chcieli MW2, to ja zrobię i z MW2, tylko będę musiał ją zainstalować wcześniej, ale oczywiście wszystko na Steamie. To, z czego robimy openy, staramy się robić na legalu. Oczywiście tutaj teoretycznie też gram w pewien sposób legalnie, ponieważ posiadam oryginalną kopię koda MW2. No i teraz, jakby to powiedzieć, to jest taka kopia zapasowa, o, można by to tak ująć, na której, że tak powiem, gra się wygodniej. No i właśnie tutaj miałem taki przebłysk, a może by spróbować zrobić double nuka. To nie byłoby głupie. Ale ostatecznie niektórzy panowie tam sterczący dosyć z tyłu, no mieli dosyć nudną grę, stwierdziłem, że dobrze byłoby, żeby się w końcu rozerwali i byłem zmuszony tutaj tą atomóweczkę użyć. Tutaj jeszcze zobaczycie, jakie jest potężne niedociągnięcie w mapie. Widzicie, ja tam bym zaliczył... Jeżeli bym tam zaliczył double killa tymi nade'ami, to prawdopodobnie bym próbował zrobić drugą atomówkę. Ale w tym momencie ta barierka, ta pieprzona barierka, między którą powinien przelatywać nade, ona jest pedałem. Ona jest cała. Kompletna. To jest jak murek, to nie jest barierka. No i jak zobaczyłem tamtego kolesia, stwierdziłem, że już nie będę strzelał i odpuściłem. No i dobra, macie atomóweczkę. Jeżeli wam się podobało, to wiecie co robić. Napiszcie, z jakiej gry najbardziej chcielibyście open lobby. No i widzimy się już w kolejnym gameplayu. Na razie.